Siema, siema. Kurwa, witam. W dzisiejszym filmie zarobimy trochę kasy, ponieważ zarobimy 750 tysięcy. I co mogę więcej powiedzieć? Wykonamy trzy zagadki, które są całkiem łatwe do wykonywania, wymagają po prostu trochę czasu. Za obie dostajecie dość fajne rewolwery, takie dość unikalne, nie wszyscy je mają na pewno. A za trzecią to machołka. Ale oczywiście to są takie bzdety. Najważniejsze jest to, że dostaniecie z tego właśnie dość konkretne pieniądze. Tutaj macie wypisane dokładnie w jakiej minucie, która zagadka się kiedy zaczyna. Może być tak, że kogoś interesuje tylko jedna rzecz. Jeśli dobrze sobie z tym poradzicie, to nie powinno wam to zająć max 2 godzin, a 750k to, jak już mówiłem, jest całkiem sporo. Poza tym one wcale nie są takie złe, nawet możecie dobrze się bawić wykonując to. Ale dobrze, ja już teraz nie przedłużam. Przejdźmy teraz do pierwszej zagadki, do której lecimy właśnie w tym momencie. Siema, jesteśmy właśnie w pierwszej zagadce. Generalnie tutaj chodzi o to, że musimy złapać mordercę, który tam zabija ludzi i on tam na końcu na nas napadnie i my go sami zabijemy. Logika GTA, nic z tym nie zrobić. Musimy znaleźć dużo poszlak, a teraz właśnie wam pokazuję, jak to zrobić. Właśnie dojeżdżamy do pierwszej lokacji. Jest to taka wbita maczeta w ścianę. Zaraz możecie zobaczyć sobie właśnie, jak tutaj dojść. I co do wskazówki do szukania tych wszystkich rzeczy, zawsze kiedy będziecie blisko, to słychać takie szepty dziwne, takie dziwne dźwięki. Zresztą sami posłuchajcie, o co mi chodzi. Kiedy słyszycie coś takiego, to właśnie znaczy, że się już zbliżacie. Tutaj jeszcze pokażę wam szybko lokację. Tak, jedziecie od miasta, to musicie właśnie się udać tutaj. Macie tutaj sklep blisko i ammunition, więc łatwo poznacie. No i lecimy do drugiej poszlaki. Pokazuję wam teraz właśnie miejsce drugiej poszlaki. Jest ona niedaleko tej pierwszej. Tutaj właśnie możecie zobaczyć, gdzie mniej więcej ona się znajduje, jak tutaj do niej dojść. I jeśli się wsłuchacie, to znowu możecie usłyszeć te takie dziwne szepty. To jest naprawdę bardzo pomocne przy odnalezieniu tego wszystkiego. No i mamy tą rączkę. Jak widzicie, też dostaliśmy trochę expa. I zabieramy się za trzecią poszlakę. Tutaj możecie zobaczyć teraz na mapie, gdzie mamy się udać. No kawałek jest, ja wam polecam pojechać tam jakimś crossem, nie wiem, helikopterem, jak macie. Helikopter możecie odebrać za darmo, jeśli macie zestaw początkującego kryminalisty. Odsyłam was do filmiku, w którym tłumaczyłem, jak odbierać te rzeczy. Jak widzicie, wziąłem sobie helikopter, żeby było po prostu trochę prościej się tutaj dostać. No wiecie, jest dużo szybciej. No i możecie tutaj zobaczyć skutki tego, że gra jest za darmo. To znaczy, ja nie mówię, że cheaterów wcześniej nie było, bo było bardzo dużo, ale od kiedy gra jest za free i sobie Maciusie robią multikonta, to jest niezła plaga. I tutaj na przykład możecie zobaczyć, jak mi zmieniają pogodę. A jeszcze trochę o cheaterach będzie w tym filmie, bo jeszcze im trochę krwi napsują. Słychać dźwięki, szepty. Musimy udać się za ten dom i znaleźć taki czerwony, krwawy ślad. Jest to w takim pseudo, na kiblu takim leży. Podnosimy. No i zabieramy się za kolejną poszlakę. Tutaj możecie zobaczyć dokładną lokację trzeciej poszlaki. No i możecie zobaczyć dalsze moje takie problemy z cheaterkami. No jak tutaj teraz widzicie, manipulują dość ostro pogodą. Sprzyja to na ścinki i tak dalej. Są przez to duże lagi, ale nie jest to niestety najgorszym problemem. Tutaj w tle możecie zobaczyć sobie, jak dokładnie dojść do tej poszlaki. Jest to taki tekst. Jest to już ostatnia poszlaka taka, że zawsze w tym samym miejscu. No i tutaj możecie zobaczyć, jak mi respią spodek. No jest to trochę słabe, ponieważ tak naprawdę nie da się z tym grać, zasłania ci to cały ekran. Teraz jak widzicie, próbowałem jeszcze się przelogować na inną sesję, to nas zaczęli wybuchać. W końcu mi się udało zmienić sesję, a tutaj powtórka z rozrywki, dalej to samo. W końcu przeszedłem do singla, żeby trochę się to uspokoiło, a w singlu dostaję coś takiego. Więc jak widzicie, mogą nawet ingerować ci w normalną grę, co jest dość kiepskie. Dopiero jak wyłączyłem gierkę i odczekałem tam jakieś pół godziny, to się ogarnęło, więc pokazuję wam to tylko, żeby pokazać, jak teraz online jest takie, wiecie,
dość zabugowany. A najlepsze jest to, że osoby, które wiecie, tak cały czas cheatują i coś wam robią, takie rzeczy dodają, to zazwyczaj nie dostają bana. Ale jeśli jakiś modder wam rzuci pieniądze na głowę, a wy je dostaniecie, nawet jeśli byście nie chcieli, to wtedy wam jak zobaczą, że macie więcej kasy niż powinniście mieć i nie kupiliście karty Shark, czyli mikrotransakcje, no to wtedy od razu dadzą wam bana. Jest to dość spory problem, mam nadzieję, że jakoś to szybko rozwiążą. Teraz tak naprawdę będzie najtrudniejsza rzecz, ponieważ będziecie musieli trafić się w dobrą lokację. Będzie teraz 5 miejsc, w których będziecie mogli znaleźć ten taki samochód, który teraz widzicie u mnie na nagraniu. Mi się udało znaleźć go dopiero za trzecim razem, wcześniej próbowałem dwóch miejscówek. Teraz właśnie możecie zobaczyć moją próbę przy pierwszej miejscówce, gdzie było cały czas pusto. I moją próbę przy drugiej miejscówce, w której też było cały czas pusto. I tutaj możecie zobaczyć, że właśnie za trzecim razem dopiero udało mi się znaleźć. Są jeszcze dwie, nie byłem w nich, więc pokazuję wam po prostu zdjęcia tak z Google'a, które znalazłem. Tam też jest szansa, że znajdziecie właśnie ten samochód. Jest jeszcze taka metoda, że możecie starać się przelogowywać sesji, czyli ustawiacie sobie tam w menu, że loguj się w tym miejscu. I kiedy już to zrobicie, to wtedy po prostu tak właśnie przelogowujecie się z tej sesji cały czas i za któryś tam razem może będziecie mieli szczęście i ten samochód wam się w końcu pokaże. Teraz kiedy udało wam się zebrać już te... Teraz kiedy macie już te wszystkie rzeczy ze sobą, to musicie poczekać aż będzie godzina 21, bo właśnie od tej godziny będzie pojawił się ten zły koleś, który będzie chciał was zabić. I tutaj teraz możecie zobaczyć, jak wyglądało u mnie to spotkanie. お前はもう死んでいる。 何? Jak widzieliście właśnie, zyskaliśmy nowy, unikalny rewolwer. Nie dostaniecie tego rewolwera w żaden inny sposób w tej gierce. No i musimy zaliczyć właśnie 50 zabójstw. Muszą to być headshoty w głowę. Jeśli zrobimy te headshoty, to dostaniemy 200 koła na nasze konto. Co sumując łącznie z tymi wszystkimi rzeczami, które zrobiliśmy, łapiąc te wszystkie wskazówki, opierdalając tego dziada, będziemy mieli łącznie 250 tysięcy. To teraz pozwólcie wam, że pominę wam ten fragment robienia 50 fragów, ponieważ szło mi to dość topornie i widzimy się, kiedy już uda mi się to zaliczyć. Tak z innej beczki to sprzedam wam protipa, jak właśnie szybko zaliczyć te killa. Ja wam najzwyczajniej w świecie polecam iść do jakiegoś sklepu, opierdolić sprzedawcę. Zdobędziecie wtedy zabijając go 3 gwiazdki i będziecie mogli sobie tutaj jak ja ukryć się za ścianą i tak naprawdę po prostu rozstrzeliwać tych wszystkich policjantów tutaj, którzy przychodzą. Nie potrwa wam to długo, gwarantuję wam według mnie, bo może są lepsze metody, ale jak już mówiłem, według mnie jest to jedna z lepszych. No i właśnie wleciał ostatni headshot. Jak widzicie, kaska jest na koncie. Mamy także dość fajny rewolwer, ponieważ no nie wszyscy pewnie będą go mieli, więc będziecie tam się mogli, nie wiem, pochwalić swojemu koledze, że opa, jaki rewolwer. On mówi, o, jaki rewolwer, co nie? I tak to właśnie będzie wyglądało. Dobra, to teraz lecimy na drugą metodę, dzięki której zarobimy 250 tysięcy. Ona będzie już dość przyjemniejsza, mi się wydaje. Na pewno będzie mniej czasochłonna i prostsza. I też zdobędziemy z niej rewolwer i to w dodatku według mnie dużo ciekawszy, ale to właśnie w tej chwili się widzimy. Ta druga zagadka jest dużo prostsza, tutaj chodzi mi więcej, że dwóch braci się pokłóciło, jakiś skarb i się nie dogadało. No, tak czasami bywa w rodzinie, tak więc po prostu obejrzyjcie jak to zrobić, to wam powiem zajmuje dużo mniej czasu niż ta poprzednia. Kolejna zagadka, żeby zdobyć 250 koła, polega na odnalezieniu skarbu i tym skarbem też właśnie będzie rewolwer. I w ogóle jest tam cała zamieszana taka historia o tym dwóch braciach, co się nie dogadali, ale to tam oglądając zobaczycie resztę. Musimy wejść w swoim telefonie w wiadomości i dostać taką wiadomość i wtedy dostaniemy zdjęcie i tutaj uwaga, tych zdjęć jest 20 i to jakie dostaniecie zdjęcie jest całkowicie losowe.
i niestety no, nie macie w ogóle na to wpływu, jakie ono będzie i tym samym nie macie wpływu na to, gdzie będziecie musieli się udać. Dostaniecie taki znak zapytania i będziecie mieli na mapce pokazane, gdzie mniej więcej macie szukać. I spokojnie, ja wiem, że nikomu nie chce się tego szukać, mi też się nie chciało. Jest na YouTubie filmik taki super fajny, gdzie ziomek tłumaczy, jak gdzie są po prostu te wszystkie te początkowe znajdźki, czyli jedna z tych 20. I dam wam do niego link w opisie, żebyście mogli sobie tam dokładnie zobaczyć, jak to wygląda, bo ja wam po prostu pokażę tylko ten mój moment. Od tego momentu, kiedy znajdziecie tą pierwszą znajdźkę, już będzie bardzo prosto, więc po prostu no, oglądajcie dalej. Dobra, jesteśmy przy naszym pierwszym miejscu. To jest właśnie o to miejsce. Przypomnę wam na minimapie. Jest o w tym miejscu. Musicie podejść do tej karteczki i pojawią wam się nowe lokacje i wierszyk. Skarb podzielił naszą rodzinę. Już go to nie ma. Przeniosłem go. Nigdy go nie znajdziecie. Zjeby. Pokazały nam się na mapie teraz nowe miejsca, do których możemy się udać. I teraz jest już z górki, ponieważ te miejsca u wszystkich wyglądają tak samo i są tam takie same rzeczy. Praktycznie w ogóle nie ma szukania, zresztą sami to zobaczcie. Mamy tutaj jaskinię z takim oto typeczkiem. No nie zazdroszczę mu. Podnieśmy ślady. I lecimy po następne. Dojeżdżamy już do kolejnego miejsca. Na szczęście obszary, kiedy znajdziecie już tą pierwszą wskazówkę, kiedy wiecie, te pierwsze 20 macie okazję, to później te obszary są już bardzo, bardzo łatwe do znalezienia i praktycznie nie ma z tym żadnego problemu. Przeszukajmy tą miejscówkę. No a to od razu widać, że to jest gdzieś tutaj. Widać krew, widać łopatę. Zbieramy. No i została nam nasza ostatnia poszlaka. Udajemy się teraz do niej. Jest ona o tutaj. Całe szczęście, że nie jest jakoś mega daleko. Zbliżamy się już do kolejnego miejsca. Poszło całkiem szybko, wam powiem szczerze mówiąc. No i co? I za chwilę rozwiążemy tą zagadkę i dostaniemy lokalizację naszego rewolweru. No i rozglądamy się teraz. Słychać już dzwonki, czy jesteśmy blisko? O, jest. Podnosimy. Znaleźliśmy nasze wszystkie skarby. Lecimy teraz po nasz rewolwer. Dobra. Jakoś mi się tam udało. Żyjemy. I tak, mamy dwóch braci, ewidentnie chyba się nie dogadali. Kurde, tak teraz w ogóle patrz na tego typa i wygląda jak Kononowicz. Jest to nawiązanie do tego skarbu, że tam podzielili go, że się nie dogadali, tptd. Dobra, ale chuj z nimi. Odjeżdżmy to, na co tak cały czas polowaliśmy. I mamy rewolwer. Mam także tak swoją drogą bardzo fajną animację chowania i wyciągania. Bardzo ona mi właśnie przypomina taką z Red Deada, jak Arthur to na przykład robił. Tam dało się dwa razy spust nacisnąć i fajnie tak właśnie wyglądało. Żadna inna broń nie ma czegoś takiego. Dobra, no to tak. Teraz musimy zabić 50 osób trafieniem w głowę i dostaniemy swoje siano. No i w końcu udało nam się zdobyć 250 koła. Odblokowaliśmy też broń w Red Dead Redemption 2. Musimy tylko połączyć nasze konto Social Club. Chętnie bym wam to pokazał, bo ja mam Red Deada, ale nie ma niestety PlayStation Plus, więc nie mogę zalogować się do online. No. Tak bywa, ale jeśli wpiszecie sobie na internecie, to na pewno to znajdziecie. I przechodzimy teraz do ostatniego sposobu. I ostatnia, najgorsza, znaczy nie najgorsza, ona jest taka bardzo, jakby wam to wytłumaczyć, losowa.
nie losowa, to też złe słowo. Ona jest upierdliwa. Upierdliwa to będzie najlepsze słowo. Ponieważ osoby, na które będziesz polować, bo będziesz tutaj się tak jakby bawić w takiego pseudo hitmana, pojawiają się totalnie w losowych miejscach i czasami ciężko je znaleźć. Dam wam protipa, wsłuchajcie się, aż usłyszycie takie dzwonki jakby. Kiedy usłyszycie te dzwonki, to oznacza, że jesteście blisko. Mi to osobiście zajęło najdłużej, ale wy może będziecie mieli więcej szczęścia. Czytałem na necie, niektórzy robili to w pół godziny, niektórzy robili to w 3 godziny. Mam nadzieję, że wam to zajmie szybciej. Mi to zajęło tak coś około godzinki i w sumie właśnie to zajęło mi najdłużej. Dobra, to teraz zobaczcie cały ten proces. Musimy dostać wiadomość od Mowgli. Jest to postać z GTA 5. Ona tam miała takie misje polowania z Trevorem. Na pewno ją kojarzycie. Tak ona wygląda. I kiedy dostaniecie taką wiadomość, powinniście na e-mailu dostać pierwszego poszukiwanego. W moim wypadku wygląda on w taki sposób. I musicie teraz po prostu wejść sobie w minimapę, zobaczyć, gdzie on się teraz znajduje. No i go wydropić. Tak więc ja teraz tam się udam. Dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz zabawimy się w Hitmana trochę. Przypomnę sobie, jak ten koleś wyglądał. Wyłączę tą muzykę, bo zabieram klimat. Da, taki łysy koleś w koszuli. Dobra, wyłączamy radio. Swoją drogą, te misje są całkiem spoko. Na pewno nie jest coś tak ciekawego jak napady, ale i tak można sobie fajnie zająć jakoś ten czas. Nie wierzę w to. Gdzieś tutaj jest. Jest! Boże, szukałem tej kurwy chyba z 15 minut. Cofam wszystko, co mówiłem o tych zadaniach. Ugh. Sytuacja teraz będzie się tak cały czas powtarzała, więc nie ma sensu, żebym pokazywał wam te wszystkie 5 zabójstw, ponieważ no wy i tak będziecie mieli to w jakichś tam losowych miejscach i po prostu nie ma sensu wam tego pokazywać i przedłużać materiału. Za każdym razem, kiedy zabijecie właśnie jakiegoś typa albo oddacie, to Mowgli do was zadzwoni i wtedy zaczynacie kolejną misję. Wspomnę tylko, że nie musicie koniecznie tych typów zabijać, bo możecie także ich po prostu na przykład pobić trochę albo postrzelić w nogę i wtedy oni się poddadzą i kiedy się poddadzą, to możecie zabrać ich do Mowgli. Teraz powinniście widzieć w tle mniej więcej, jak wygląda ten proces, ale generalnie ja wam nie polecam się w to bawić, ponieważ dostaniecie za to tam chyba za jedną osobę 10 koła i według mnie więcej czasu zmarnujecie na właśnie te dojazdy, niż wy tam faktycznie zarobicie. Kiedy zabijecie albo tam oddacie piątego typka, to dostaniecie taką informację właśnie, że ostatni miał przy sobie jakąś skrytkę i że to jest wasza premia i to jest właśnie ten Tomahawk, który was najbardziej interesuje. Potem tym Tomahawkiem robicie 25 killi i zdobywacie sobie właśnie 200 i zdobywacie kolejne 200 tysięcy. No i tutaj właśnie zdobyłem swoje siano. Jeszcze wam tylko wspomnę, że ten Tomahawk za każdym razem, kiedy kogoś zabijecie, to dostajecie dokładnie taki sam tryb, jak dostaje Trevor, czyli ten taki szał, że jest, macie zwiększoną odporność, szybsze regeneracje zdrowia i ogólnie jesteście tacy prawie że niezniszczalni i im więcej ludzi zabijecie, tym dłużej ten efekt trwa. Pamiętajcie też, że wszystkie te bronie, które teraz zdobyliście, możecie odebrać w Red Dead Online, jeśli macie oczywiście Red Deada i macie połączone konto z Social Clubem na tym samym, co macie GTA 5. No i to było na tyle, mam nadzieję, że wam pomogłem. 750 tysięcy można zainwestować w sporo rzeczy, ja wam polecam hangar, ulepszyć wam go trochę, jeśli nie macie, albo tam sobie wydajcie na co chcecie. Zapraszam was do innych filmów, mam tutaj takie poradniki, na przykład jak Strój Kosmity, niedawno był fajny event, może was interesuje. Niedługo będzie film, w którym będę wam tłumaczyć, jak zarabiać na bunkrze, na bazie. Zapraszam do zostawienia dzwonka, ponieważ kiedy macie dzwonek, to macie pewność, że dostaniecie film, a trwa maraton GTA i cały czas wrzucam jakieś filmy, więc warto być i po prostu oglądać cały czas. Mówił Bujno, ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie o dzwonku. No i siemaneczko, no. Mam nadzieję, że wam pomogłem.